pięknie to wygląda w takim słońcu jak dzisiaj. Mamy upamiętnienie poległym lotnikom polskim 1940-45. Zamknęli to całkiem niedawno. Najsłynniejsi tutaj bywalcy, no to byli polscy piloci. No i witam Was koło ostatniej atrakcji Rajsleplajgo. Takie jeziorko sztuczne. Tak więc witam Was na moim kanale. Jest piękny dzień, 19 maja 2024, i w końcu nadszedł czas, żeby nakręcić dla Was vloga z dzielnicy Rajslip. Jestem tu na takiej obwodnicy, autostradzie, i jadę tu już w prostej linii. Rowerem to jest tu już całkiem przyjemnie, tak jakoś z 10 minut. I plan mam taki, żeby dziś zahaczyć, tak myślę, 3 atrakcje. Może się uda więcej, ale może po prostu zrobię tylko to, co mam w planie. Jest po godzinie 12, nie chcę się w domu siedzieć. Ludzie, sąsiedzi sprzątają, ja sprzątam po sobie i na bieżąco, ale nie chcę mi się robić porządków w taki piękny, słoneczny dzień. I co, jadę. W sumie tutaj jest taka przyjemna trasa. Dobrze, że jest ścieżka oddzielona. No i zaraz co, będziemy przy pierwszej atrakcji, które Wam opowiem, jak dojadę. Zapraszam do oglądania. Rower to już mi się niestety coraz bardziej psuje. Już pod górę najmniejszą to już się pieprzy. Ale tu jakaś nie jest trasa bardzo długa. Jakoś powinienem dać radę. Nie to i piechotą bym tu przeszedł, ale rowerem jednak szybciej. Słyszę już za mną jakiś dzwonek. No wolę być sam, ale niestety jest weekend słoneczny i ludzie wychodzą. Przyznam, że już trochę się odzwyczaiłem od jeżdżenia rowerem. Parę miesięcy, myślę, ten rower stał. Już nawet pajęczyna się zrobiła przy kierownicy. No, stał na dworze, tam przykryty jakoś... kurde, jak to się nazywa? Jakimś takim plastikiem, no. I tyle. Przeżył. A już też się tak o niego nie martwię, bo on już jest trochę zużyty. I w ogóle jest taki najtańszy. Myślę, że go sprzedam jakoś może za 3/4 ceny. Ale jeszcze póki mogę,
to go wykorzystuję. To mógłbym łazić piechotą, mam cały dzień, więc też mógłbym przejść, ale czemu by sobie nie ułatwić, jak mam jeszcze rower? A mówię, jakoś tak pod koniec lata najpóźniej mam nadzieję, że mi się go uda pozbyć, bo mało korzystam. Nawet w lato, jakby gdzieś jechać, to jakby jechać gdzieś daleko, to się wsiada w autobus, w najgorszej opcji w to drogie metro i się jedzie. I tyle. No ale nic, póki co jadę tu bardzo, jak widzicie, piękną okolicą. Gdyby nie te samochody, to było idealnie. No ale no cóż poradzić. Nawet w weekendy oni tu jeżdżą. Rodziny utrzymane i jeszcze jeżdżą. Pracują, nie wiem, 7 dni w tygodniu, czy jak, co z nimi jest. Ale no cóż. Wali tu jakimiś śmieciami, czy jakimiś takimi czymś niemiłym. No i co, dotarłem. Mamy tutaj ten pomnik polskich lotników. Teraz mi van zasłonił. Teraz do niego podejdziemy. Jak widzicie, jest polska flaga, jest flaga brytyjska. Tam jest tablica pamiątkowa, ogród. Ja tu kiedyś byłem, ale już trochę mi się zatarła droga do tego miejsca. Więc lekko błądziłem, jak tu jechałem. No ale nie jest źle. Nawigacja jest w telefonie, nie trzeba się nikogo pytać. Tam już na wprost jest South Ryslip, jak jest napisane na zielonej tablicy. Idziemy na drugą stronę, coś wam opowiem o tym pomniku. No i jestem po drugiej stronie ulicy. Piękne mamy słońce. Pięknie to wygląda w takim słońcu jak dzisiaj. Mamy upamiętnienie poległym lotnikom polskim 1940-45. Flaga jest brytyjska i flaga polska. No, jest tu ten pomnik i tam z tyłu też widzę coś jest. Jakieś samoloty namalowane. Tutaj mamy takie wstążki biało-czerwone i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy informacje i po angielsku, i po polsku. Pomnik znajduje się w sąsiedztwie bazy RAF Northolt. W 1915 baza utworzona. Najstarsza baza RAF, czyli jak tylko lotnictwo się tak jakby ugruntowało. No i dywizjon kościuszkowski sformułowano w 1940 roku. Walczono z Niemcami. No i był oczywiście słynny dywizjon 303, rozsławiony przez książkę Arkadego Fidlera. Dywizjon 303 to był drugi polski dywizjon, najskuteczniejszy dywizjon. 126 samolotów i najskuteczniejszy pilot był Czechem, Józef Franciszek. Mimo że był Czechem, to wybrał służbę w polskich siłach. 17 samolotów, zginął w wypadku w 1940 roku. Kolejne dywizjony. No i oni tu byli. No i potem była władza marionetkowego rządu komunistycznego w Polsce. I też wspomniana jest tu ta niesławna parada zwycięstwa w Londynie. Tylko tutaj w Northolt należycie doceniono ich wkład. I tak to wygląda. Jest nawet interaktywna mapa i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy tutaj w ten ogródek, ten park pamięci. Konflikt zbrojny jest teraz za naszymi granicami. Ale nie wiem, czy chciałbym walczyć. Co ja mam w tej Polsce? Pracy nie mam taką, jaką bym chciał. Musiałbym w Polsce, jakbym wrócił, pracować na etacie. A pracować na etacie nie chcę, być uwiązany i przebywać z ludźmi, których nie lubię. Tu mamy dzielnica ufundowała. No i o czym mówię? Wielka ofiara tych ludzi, zobaczcie ile ich tu jest. Walczyli o British Sky, tak jak ja to powiedziałem landlordowi Anglikowi, jak tu przyjechałem w 2002 roku. I pamiętam, od razu on się wtedy zamknął. No tak zaorałem go, ale grzecznie. Dosadnie, ale grzecznie. No, walczyli o British Sky, a potem
po wojnie nic z tego nie mieli, nawet dobrej roboty nie mieli. No chyba, że było paru cwaniaków, co sobie założyli biznes, ale generałowie to raczej kiepsko sobie tu radzili. Pracowali jako tapicerowie, magazynierowie, operatorzy wózków widłowych, Maczek pracował w pubie i tak dalej, powinni niezłą kasiorę dostać za to, że tu walczyli. A zamiast tego jest ta historia, że im Anglicy wystawili rachunek za paliwo. Chociaż też coś czytałem, że to nie do końca, nie wiem, muszę to sprawdzić, ale znając tu skrupulatność ludzi z zachodu, to bardzo możliwe. Ludzie z zachodu nie są tak głupio romantyczni, jak są romantyczni Polacy i naiwni. Tak samo teraz w temacie Ukrainy. Ukraińców powinno się wykorzystać do pracy, a nie się wzruszać nad nimi i im dawać wszystko za darmo. Co tu mamy? Tu mamy dalej historię, że Niemcy dokonały agresji i tak dalej. Założono Stowarzyszenie Lotników Polskich i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy taki ogród dalej pamięci. Ładnie zrobiony. A o czym mówię? O naiwnym romantyzmie polskim. Teraz jeszcze zobacz. Tu mamy po angielsku. To samo. Ostatnio czytałem książkę Roberta Górskiego, jak zostałem premierem. Taka dość męcząca ta książka. Chaotyczna, intelektualne takie pieprzenie. Ale on tam wspomniał, że Polacy właśnie są tacy romantyczni, że wypiliby Wisłę, jakby po prostu ofiara tego wymagała. Natomiast nie chciałoby im się pić Wisły szklankami codziennie. Taka metafora to jest, ale dobrze wyraża charakter Polski, że Polacy nie nakręcają się małymi sprawami, naprawą kraju. Polacy nie rozwijają tak, jak mogliby jeszcze bardziej rozwijać kraj, tylko poświęcają się na głupie dyskusje i marnują energię na wojnę plemion. Wojnę wielbicieli lizodupców Tuska i wyznawców Kaczyńskiego. Zamiast po prostu działać i wymagać od polityków, bo polityk to jest tak jak, nie wiem, sklepikarz, jak jakiś usługodawca. Więc po prostu powinno się wymagać, jeśli się na niego głosowało, to potem powinno być rozliczenie. Co ty dla nas zrobiłeś, a nie wiara, jakby ten ktoś był Bogiem. Tu mamy tablicę kolejną. 75. rocznicę tu uczcili. Councillor Ray Podifoot i ambasador Polski tutaj był, Witold Sobkow. Otwarte w 2015 roku. A gdyby był konflikt zbrojny z Rosją, to ja nie wiem, czy bym poszedł walczyć, czy nie. Mam takie wątpliwości spore. Jak człowiek nie ma pracy tam, musiałby tam pracować na etat z tempakami, to ja po prostu nie wiem, jak bardzo emocjonalnie, jak bardzo ważny jest ten kraj dla mnie. Jedynie to, że mam tam gdzie mieszkać. Dzięki komunistom, którzy dali mojemu dziadkowi, zwykłemu robotnikowi, mieszkanie porządne, a potem w latach 90. wykorzystało się ten czas swobody jakiejś tam i się wykupiło to mieszkanie. I się teraz człowiek nie stresuje, że ma mieszkanie na kredyt. A tutaj co tu mamy dalej? Polska marynarka wojenna wysłała 3 niszczyciele, błyskawica, grom i burza, aby walczyły u boku marynarki wojennej. No i potem ta polska marynarka wojenna uzupełniona o 3 okręty. Potem Wojciech Francki zostawił okręt w pełni uzbrojony. Chyba Wołoszański o nim opowiadał, o tym poruczniku, co tam zwiał. Ale to nie w Kowes było, tylko zdaje się w Talinie. W Estonii. Mamy jako ładną sadzawkę. Taki dziwny ten mój komentarz może być dla niektórych. Przemieszam współczesność, moje jakieś własne przemyślenia tutaj z historią tych pilotów.
i po prostu do tego ogrodu pamięci. Ale chcę mieszać, chcę trochę tu temat współcześnić, bo to było dawno, to co tutaj jest. W życiu się liczy, żeby nie być naiwnym. Polish Army lub Wojsko Polskie. Tu jest napisane, że odtworzono rząd we Francji, to potem w Wielkiej Brytanii. No jest tu o Andersie, o Arnhem. Arnhem to chyba Sosabowski był. Nawet na pewno. No i tutaj na koniec jest, że polskie siły zbrojne były czwarte największe poza ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielką Brytanią, czyli nawet większe było od francuskich wojsk. I marszałek Aleksander pochwalił Polaków, drugi korpus. Jeśli dano by mi wybór, którymi żołnierzami chciałbym dowodzić, wybrałbym Polaków. Ładny tu hołd. Słyszałem jakieś takie opowieści, że powinno się też Polakom stworzyć pomnik w centrum Londynu, żeby tam byli upamiętnieni razem z innymi wojskami kolonialnymi i niekolonialnymi, ale na razie z tego co kojarzę, to ta idea upadła. Tu mamy ten ogródek. I ktoś tu zawsze to otwiera, tą bramę. Ktoś tu musi to doglądać. Jest czysto, ładnie. I mamy takie coś po prostu. Zawsze miło jest, jak człowiek wspomni, że z Polski, używa tego argumentu, że polscy piloci walczyli o brytyjskie niebo. Więc ja też mam prawo tutaj przyjeżdżać i żyć. Ale powinniśmy trochę się pragmatyzmu nauczyć od ludzi zachodu również. Tyle. No jadę w stronę drugiej atrakcji, 40 minut piechotą mi pokazuje, ale 11 minut rowerem, więc no tak idealnie na taką przyjemną przejażdżkę. Teraz tu będziemy mieli bazę brytyjskich sił lotniczych, tam lotnisko było, jest przecież, tylko że nie cywilne, z tego co pamiętam to Diane. Zwłoki Diany tu przywieźli właśnie z Paryża, właśnie tu na to lotnisko, do którego zaraz dotrę. Ta droga jest mocno używana przez samochody, ale jest tu przyjemny taki dość szeroki chodnik, więc w sumie nie ma co się stresować tutaj tą przejażdżką. A ja też nie chcę dzisiaj rekordów bić, tylko chcę trochę sobie tutaj popatrzeć, zobaczyć coś. To tu, to tam. Dawno tu nie byłem. Kiedyś tu byłem, jak jeszcze nie miałem GoPro. Jak jeszcze tylko robiłem zdjęcia. Chcę sobie przypomnieć i przy okazji wam po prostu też pokazać. Już mamy British Forces Post Office i tu mamy wjazd na tą bazę. No zobaczcie, od razu mi się przypomina Cypr. Też takie tam bazy były, ale spoko. Pewnie czołg nie przejechał, znaczy czołg to może nie, ale jakiś transporter.
już mamy ten płot taki, gdzie jest lotnisko. O, spójrzcie, całkiem ładne lotnisko. No, spora tu infrastruktura jest. Tu zdaje się, tu nad tym płotem to przelatywały samoloty. Tak w ogóle. O, takie widoki. Kiedyś tu doświadczałem. Dzisiaj jest spokojnie. Jedziemy do drugiej atrakcji. Przez ten chodnik. Ale jest naprawdę piękny dzień. Człowiek będzie taki film potem sobie oglądać, jak za oknem będzie deszcz padać. Przyjemny. Norfolk Headquarters. I budujemy nowe domy. A dla ludzi pojedynczych macie domy? Bo ja mogę dzieci nie lubić po prostu. I nie chcę ich mieć. Chcę po prostu spokojnie żyć. Co tu mamy? Dlatego się zatrzymałem, że jest skrzynka pocztowa ozdobiona takimi makami. To takie coś. W wielu miejscach się już pojawia. Tutaj to już widać, że to jest takie wyblakłe od słońca. I tu mamy jakieś główne wejście do RAF Northolt, czy bardziej Ryslip. Chodnik trochę lepszy jest. Główne wejście mamy. Dronami nie można latać, nawet nad tym parkiem polskim też tam był zakaz latania dronami, dlatego ja drona nie kupuję, bo to jest więcej stresu, więcej ograniczeń niż przyjemności z posiadania drona. Gdyby to można było tak sobie rozsądnie po prostu latać, nie mówię, że nad lotniskami, ale po prostu chcę iść do parku, chcę iść gdzieś w jakieś ciekawe miejsce, wtedy mogę sobie... Thank you. Mamy już Ryslip Gardens Station. I taki ładny poprzeczny wiadukt. I park po lewej, taka spokojna, miła okolica. Jedź stąd. Niby mógłbym jeździć jezdnią, ale będę chciał się gdzieś zatrzymać. Się nie chcę stresować. A nie ma tu za bardzo dużego ruchu. I nie widziałem zakazu jeżdżenia rowerami tu po chodniku. Są w niektórych miejscach, ale nie wszędzie. Jadę teraz do tego pubu, gdzie Polacy chlali, celebrowali wygrane bitwy, upamiętniali poległych. No i patrzę tu infrastrukturę. Mamy kebab. Jakiegoś kurczaka tam minąłem też. A zobaczę, czy nie przyjechałem, ale myślę, że nie. O, jak tu jest ładnie.
dotarłem do pubu o nazwie Biały Miś. Jak już jest Biały Miś, to ten pub, który mnie interesuje, jest już tu niedaleko. Jakoś tu w bok, w prawo. Jak widziałem na mapie... O, jest! Widzę go już. The Orchard. No i jak widzicie, jest on już tak mocno zarośnięty. No bo został zamknięty 4 grudnia 2023, całkiem niedawno. Ale zobaczymy sobie go z zewnątrz. I tam podobno jest jakiś pomnik i samolot postawiony ku czci tych pilotów, coś tam upamiętniające ich. Już nie pamiętam. Zaraz się dojdzie, to się zobaczy na własne oczy. Jest Ickenham Road, wszystko się zgadza. Zamknęli to całkiem niedawno. A zobaczcie, jak już natura to sobie zabiera. Już teraz to wygląda jak taki dom z horroru. Szukać, gdzie tu jest ten pomnik. No co mogę powiedzieć o tym pubie? Istniał już w latach 30. XX wieku ten pub. Służył jako burdel swego czasu. Służył też jako miejsce, gdzie mieszkała kochanka kogoś z rodziny królewskiej, jakieś były plotki i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście najsłynniejsi tutaj bywalcy, no to byli polscy piloci. Orchard, podległy firmie Beef Eater, czyli jedzący wołowinę. Taki typowy pub, podobno w starym stylu, gdzie ludzie tutaj lokalnie się spotykali na piwo i tak dalej. No ale ten Biały Miś musiał wykościć konkurencję po drugiej stronie drogi. Biały Miś funkcjonuje, a tutaj to miejsce już nie. Co ja tu chcę znaleźć jeszcze? Chcę znaleźć te, może te pomniki upamiętniające tych pilotów, jeśli jeszcze są. I stąd będę się zwijać już do trzeciej atrakcji, takiej bardziej rozrywkowej, relaksacyjnej. Mógłbym tu jeszcze podjechać do takich bunkrów RAF, Battle of Britain, ale już mi się nie chce, może to przy innej okazji zrobię, przy wyprawie do na przykład Uxbridge, bo to jest bardziej w tamtą stronę. Wtedy sobie tam pojadę. Zrobię jakiś kolejny odcinek, nie będę tutaj przeładowywał tego vloga miejscami związanymi z historią wyłącznie, no bo życie toczy się dalej. Tu w sumie ładnie jest, taka angielska prowincja. Tu mamy hotel Premier Inn. Może tu przez płot da się coś zauważyć? Nie, nie da się zauważyć. Ten hotel też już jest upadły, zabordowany. Gdzie? Już nie ma hotelu tu. Urbex, ale niedostępny dla normalnych ludzi, jak widzę. Płot jest zaklejony tymi płytami. No ciekawe, co tu w to miejsce powstanie. Tu jakiś szyld usunięty. Tu jeszcze samochody sobie stoją. Nie wiadomo, czy legalnie, czy tak no, po prostu okazję, że jest darmo. No o, już hotelika nie będzie. Pójdziemy od tamtej strony, bo to ten Premier Inn, a może zaraz, pójdziemy za ten hotel, zobaczysz. Tu mamy jakiś parking. Ciekawe, czy za ten płot da się sięgnąć kamerą. Wymarłe miejsce, jednym słowem. Tu się coś sypie. Nie wiem, można wleźć, ale tam ktoś jakąś maszyną hałasuje, może ktoś tam coś robić, albo po prostu mieszkać. Zobaczymy od drugiej strony, przeciwnej. No i nie udało mi się zobaczyć tego pomnika, koło tego pubu, jakichś pomników, jakichkolwiek. Ukryte to jest albo już zdemontowane, myślę po prostu. Będą to rozwalać, więc nie będą pomników trzymać. Próbowałem też dojść jakoś od tyłu, ale też się nie daje. Jak tu teraz jechać? Chyba w prawo. Nie jestem pewien. A zaraz się zatrzymam, sobie ustalę. Ale coś we mnie nie wjechało. Tak myślę, że to będzie w tą
dyrekcji. A tymi samochodami sobie stanę i się upewnię. No i wracając do tematu, nie udało mi się po prostu zobaczyć tych pomników, niczego zobaczyć przez te tam krzaki, ogrodzenia i tak dalej. Nawet idąc tam od drugiej strony, w ulicę boczną, no po prostu jak tu widzicie na załączonych zdjęciach, niczego nie widać. Nie ma. Rozwalone, likwidują. Będzie to istniało, ale na starych fotografiach co najwyżej. I te domki to wyglądają jak trochę Nikiszowiec. Albo jakieś takie koszary. Albo jakieś takie wojskowe, albo robotnicze. Ale nie jest to takie obrzydliwe jak te inne dzielnice. Tu mamy skręt na East Coast i tak dalej. Samochody już się tu zebrały. Jedziemy na chodnik. Na ulicy stojąc nie mogę myśleć. I tu mamy coś w rodzaju takiego skansenu wiejskiego, takiej mini wsi zostawionej dla ludzi, żeby zobaczyli jak to w dawnych latach się żyło. Tu mamy tak zwany horse pond, czyli staw konny, jak królowa Elżbieta I myślę rządziła. I tu był ten taki basen dla koni, był większy niż jest dzisiaj i te konie były tu sprowadzane, żeby się napiły i żeby się umyły po pracy. No i też tu kowal był. Walenie młotem było tu słyszalne. I po prostu woda była używana do składzania metalu gorącego. Jeszcze w latach 30. to tu istniało. Tak bardziej tradycyjnie. A teraz to jest taki po prostu skansen. Tu mamy ten horse pond. Zarośnięty. Idziemy jeszcze dalej, tam jest taka jakaś stodoła, chcę wam ją pokazać. Tutaj się ludzie zbierają. Tu mamy takie miejsce, gdzie ludzie jakieś imprezy sobie robią i tak dalej. Chcę pokazać wam stodołę. Największa stodoła chyba w Europie, albo z tych dawnych lat, największa drewniana istniejąca do dzisiaj stodoła. No tu wiocha była i tu wiocha w sumie do dzisiaj jest. Tam jeszcze wcześniej poczytałem sobie o historii tego miejsca. No tu Henryk VIII, ten król psychopata, sadysta, co ludzi gotował. To tu miał swoje jakieś takie posiadłości. Dobrze mu się tu żyło i tak dalej. No idziemy zobaczyć tam dalej. Tu zatrzymam na razie, bo tu się mi zbierają. Nie mam potrzeby ich filmować. Mamy jakieś informacje dla społeczności, ćwiczenia, aerobiki, pilatesy. I tu mamy małą stodołę, zbudowana przed 1600 rokiem. Przemieniona w bibliotekę, takie tam pierdoły. Mamy wystawę fotograficzną i myślę, że tą właściwą stodołę. No rzeczywiście wielka jest. Ale zapominam się, że ja z rowerem chodzę. Widzicie, właśnie to są te niedogodności posiadania roweru. Człowiek przejeżdża duże odległości, ale potem gdzieś go musi przypiąć. Ale chyba nie będę tam włazić, ale zresztą zobaczę. To jest ta wielka stodoła, miałem rację. Zbudowana
1300 roku, w czasie rządów króla Edwarda I. I wygląda prawie tak samo jak wtedy, kiedy była zbudowana. Mamy spojrzenie w świat średniowiecza dzięki temu budynkowi. Mamy stajnie, tu mamy informację, że to jest obora dawna, XIX wiek, czyli taka stosunkowo nowa ta obora. No ale tutaj musi być ktoś, kto wyzyskuje i sobie dobrze z tego wszystkiego żyje. To jest jakiś taki dworek, musiał być jakiś dworek. Jest dworek, tutaj coś, ta tablica wyblakła, Bailey Site. Podejdziemy bliżej. Nie znam się, z jakiego to wieku jest, nie wiem, ale podpisane jest Manor Farmhouse, czyli taki dom tutaj właściciela wyzyskiwacza. Budowany w 1508, no to stary. No ale tu był przebudowany, nawet zbudowany na nowo. Znany jako Ruislip Court. I tu były sądy, tak. Tam czytałem wcześniej na ulicy, że to były sądy rozpatrujące jakieś dysputy między lokatorami, właścicielami chyba jakichś posiadłości, mieszkań, lokali jakichś. Teraz to jest odnowione dzięki tutaj pomocy dzielnicy Hillingdon i dziedzictwo, które jest sponsorowane przez loterię. No i witam Was ko ostatniej atrakcji Ruislip Lido. To takie jeziorko sztuczne. Tu mamy historię jego i zakazy. Nie wolno łowić ryb, nie wolno jeździć motorami. Rowerami można. Kiedyś jeździłem i mnie nikt nie aresztował. Wcześniej to było taka woda zasilająca do kanału Grand Junction Canal.
wykopana w 1811, żeby zapewniać wodę pitną do Paddington. W czasach suszy, no potem to było jakieś zamienione na jezioro i tak dalej, i tak dalej. Nie umieć angielskiego. W latach 30. była moda na tak zwane Telido, czyli sztuczne jeziorka, żeby sobie ludzie mogli tu przyjeżdżać, odpoczywać, mieć taki dzień na plaży i nie muszą wtedy jechać do Brighton, nigdzie jechać daleko, tylko jadą sobie po prostu gdzieś tu w mieście metrem, Central Line na przykład, skądkolwiek i mają plażę, mają wodę. W latach 30. to wzięli, przebudowywali i skonstruowano też tu taką kolejkę w 1946. Najdłuższa 12-calowa kolej o rozpiętości szyn 12 cali i jedzie naokoło, obsługiwana przez pracowników darmowych. No jest tu przyjazna piaskowa plaża, dzieci się mogą bawić, toalety są i tak dalej, i siłownie, takie tam sprawy. Idę to zobaczyć. To już jest taka generalnie ostatnia atrakcja. Trochę mnie denerwuje nadmiar tych ludzi, ale cóż poradzić. Ciepło jest, więc ludzie wpadli na ten sam genialny pomysł, co i ja wpadłem dzisiaj. No i mamy tą kolejkę. Kolejka się ustawia do kolejki. 20 minut do 17. Zobaczcie, jakie coś jeździ. Ze 3 funty kosztuje, to szkoda na to pieniędzy. Ale zobaczyć można. Ja tu kiedyś zrobiłem taką rundkę naokoło tej kolejki właśnie, może zaraz to powtórzę. W wielu miejscach są takie kolejki. W Northolt jest taka kolejka, jeszcze węższy ma rozstaw torów niż ta tutaj. Watford, Brighton, już nie pamiętam gdzie, no ale w wielu miejscach jest taka atrakcja, takie tam dziedzictwo kulturowe i tak dalej, i tak dalej. No ale 3 funty płacić, to powinien Oyster być na to ważny. W ogóle być powinien przejazd darmowy, po co ja mam to za to płacić. Jak to tak krótko jedzie, nigdzie mnie to nie dowiezie do pracy czy coś. Czy nie wiem, do jakiejś atrakcji turystycznej po parku pojeździć i zapłacić 3 funty, no bez sensu. Tutaj mamy plażę nadal po lewej. Nie filmuję, bo niemowlaków na tony jest. No i i co? I takie atrakcje tutaj mamy, w tym Rosli Lido. A tu jaka ładna lokomotywa, jaka wypucowana. Graham Alexander się nazywa. I na tym myślę, będę kończyć. Idę zaraz gdzieś zjeść i będę się zawijać do domu. Może jeszcze coś nagram po drodze, jak się coś ciekawego wydarzy, ale no już plan dzisiaj zrealizowałem generalnie. O, tu mamy jaką fajną tą kolejkę towarową, takie wagoniki. No tu raczej dzieci nie wsadzą. Pewnie jakieś materiały przywożę. Fajne.
tutaj tym lasem jechałem. Więc może się kawałek przejadę naokoło i wrócę. I stąd po prostu się ewakuuję, no bo co ja tu mogę robić? Ciężko wypoczywać, bo tu widzę dziecko na dziecku. A mi się naprawdę w hałasie nie chce tutaj siedzieć. Mało to ciekawe. Kolejka odwiedzona. Ładnie mi pan zatrąbił do nagrania. No przecież nie było tu zagrożenia żadnego. Przecież przez ten płot bym tu nie przeszedł. Miło. Jedziemy teraz już do wyjścia. Tu już tą trasę jakoś pamiętam. Tutaj kiedyś już byłem. Więc jakoś tu stąd wyjadę. Jedziemy. Trzeba uważać na zderzenie z wózkiem. Mamy koniec trasy kolejki. Co do domu. Thank you.
bazę wojskową, jadę już do domu. Jak się podobał dzisiejszy odcinek, dzisiejszy wypad mój, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Czekajcie na kolejne filmy. Teraz będę tak mieszać je. O, tutaj zobaczcie, widzicie? Są światła. Czyli pewno tutaj ten przejazd się zamyka. Jak wspomniałem, będę mieszać filmy. Będzie trochę Cypru, trochę Indii, trochę Londynu, jak coś nagram. I tak to będzie wyglądać. A potem kolejne zaległe podróże będę wam montować. I będziecie je mogli oglądać, się nimi cieszyć, tak jak ja się kiedyś mogłem nimi cieszyć. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.